Cześć, jestem Klaudia No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć stopni utlenienia pierwiastków chemicznych. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I zaczynamy od pierwszej reguły ustalania stopni utlenienia. No i mamy stopień utlenienia w pierwiastkach w stanie wolnym. I mamy tutaj na przykład dwa metale, Na, czyli sód, Ca, czyli wapń. A także cząsteczki dwuatomowe, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, że to jest w postaci cząsteczkowej i mamy ich 7. H2 i 2, N2, O2, F2 i 2, BR2. A także wieloatomowe, jak? No i tutaj dwa przykłady, P4 i S8. I zawsze, gdy mamy jeden a ten sam pierwiastek, to stopień utlenienia wynosi 0. I przechodzimy do ustalania stopni utlenia pierwiastków chemicznych w związkach nieorganicznych, takich jak kwasy, sole i wiona. No i zaczynamy od kwasów. I tutaj H to pierwszy stopień utlenienia, tlen jest na minus drugim stopniu utlenienia, czyli tutaj mamy x. I musimy wiedzieć, że Suma stopni utlenienia wszystkich atomów pierwiastków chemicznych tworzących związek chemiczny wynosi 0. I mając tam informację, jesteśmy w stanie sobie zapisać równanie, że mamy tutaj 1 wodór, czyli 1 razy wartościowość równą 1, dodać, mamy 1 azot, czyli 1 razy x, dodać, tu mamy 2 tleny, czyli 2 razy minus 2. I to się równa 0. I mając tą informację, lecimy, że 1 razy 1 to 1. Z tego mamy x. A, A tutaj mamy 2 razy minus 2, czyli minus 4 to 0. Redukujemy sobie po stronie lewej. Przenosimy na drugą stronę zmianą znaku, czyli x i w postaci tą trójkę w postaci rzymskiej. Hop. Czyli mamy tutaj kwas azotowy 3. Analogicznie do tego robimy kolejny. Stopień utlenienia 1, tu minus 2. Tu mamy x. 1 razy wartościowość. 1 razy niewiadoma, 3 razy wartościowość lub stopień utlenienia, bo mamy tutaj tego minusa. To się równa 0. Zatem mamy 1x minus 6. Redukujemy po stronie lewej. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. I zapisujemy w postaci takiej. I mamy kwas azotowy 5. Kwas węglowy jest tylko 1, więc nie piszemy w nawiasie tutaj liczby rzymskiej. I mamy 1 minus 2x. Tym razem tu jest 2, czyli mamy 2 razy 1 dodać 1 razy x. Dodać 3 razy minus 2, to się znów równa 0. 2x minus 6, 0x minus 4, 0x to 4, czyli tak. Ale tak jak mówię, tego nie zapisujemy, bo kwas węglowy jest tylko jeden. Przechodzimy do jonów i stopień utlenienia atomu pierwiastka chemicznego w jonie prostym, czyli takim, który składa się z jednego pierwiastka chemicznego, jest równy ładunkowi jonu, czyli już nie równa się 0, tylko równa się jonowi. I zaczynamy. To jest nasz x, tutaj stopień utlenienia minus 2. I 1 razy x dodać 4. Razy minus 2 i to się równa 2 minus. Ale my sobie to zapiszemy, że to się równa minus 2. I mamy x, odjąć 8 minus 2, x, przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku tą ósemkę. To 6, czyli x. 1. Wow. No to teraz tutaj x i tu mamy jedynkę. No to będziemy mieć 1 razy x dodać 4 razy 1 to 1 x 4 1 przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku x to minus 3, czyli x to minus 3. Taki jest stopień utlenienia azotu. Nie zwalniamy tempa, jeszcze zrobimy te dwa. I mamy 1 razy x, dodać 3 razy minus 2 i tutaj otrzymujemy minus 1x. Minus 6, minus 1, x. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli azot jest na piątym stopniu utlenienia, i teraz tutaj mamy x, -a minus 2 i 1 razy x dodać 3 I tym razem mamy minus -2 Mamy to i przechodzimy do ustalenia stopnia utlenienia pierwiastków chemicznych w związku jonowym. Dla przypomnienia, związek jonowy to taki związek, w którym różnica elektroujemności jednego i drugiego pierwiastka jest większa niż umowna granica, która wynosi 1,7. Czyli musimy mieć więcej niż 1,7. Każdy z tych związków, które tutaj zapisałam, jest związkiem jonowym. I ten pierwszy przykład będziemy tutaj robić tak w pełni. Czyli na podstawie podpowłokowej konfiguracji elektronowej. Jeżeli ktoś nie pamięta, odsyłam w karcie powyżej. A my tutaj przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych, szukamy sodu, czyli Na i ile on ma elektronów. Ma 11 elektronów i zapisujemy podpowłokową konfigurację elektronową. 1S2, 2S2, no to już mamy 4. 2P6 to już jest 10 i jeszcze jedno, czyli 3S1. I znów na układzie okresowym pierwiastków chemicznych odszukujemy gazu szlachetnego, który jest najbliżej sodu. Najbliżej mam na myśli, że ma najmniejszą różnicę elektronów. I jest to neon oto dyszkę. Hop. No i zapiszemy jego konfigurację. Chociaż moglibyśmy to już spokojnie ustalić na podstawie tego, ale to w dalszej części zadania tak będziemy robić. Zwróćmy uwagę, że sód musi oddać jeden elektron, aby upodobnić się do neonu. Jak on odda ten jeden elektron, to ma n. A plus, tak? Czyli mamy tutaj plus pierwszy stopień utlenienia. Hop, zamieniamy na jedynkę. No to teraz j. Tutaj mamy aż 53. Tak, jeżeli Was to nudzi, to sobie to przewincie, bo będę teraz to zapisywać. Okay. I szukamy znów gazu szlachetnego, który ma mm, podobną ilość elektronów do jodu. Jest to ksenon, który ma tutaj 54. Tutaj zapiszemy tylko tą ostatnią powłokę, czyli ma 5S2, 5P6. Czyli znów tutaj jest różnica jednego elektronu, ale tym razem mamy o jeden za mało. To znaczy, że J musi przyjąć jeden elektron, więc ma stopień utlenienia zgodny z ładunkiem jonu, czyli jest minus jeden. Mamy minus pierwszy stopień utlenienia. A tutaj już troszeczkę nalenia sobie to zrobimy. I zaczynamy, że mamy magnes. No i znów przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i szukamy magnezu. Magnez 12. Hop. I teraz odszukujemy gazu szlachetnego, znajdujemy go w okresie powyżej. Będzie to znów neon. I wiemy, że neon ma tutaj 10 elektronów, czyli magnez musi oddać dwa elektrony i będziemy mieć tutaj 2 plus. To oznacza, że mamy stopień utlenienia plus drugi. No to tutaj brom. Brom w tym miejscu ma 35. W tym samym okresie znajdujemy gaz szlachetny, jest to krypton który ma tutaj 36, czyli brom musi przyjąć jeden elektron, dlatego brom ma stopień utlenienia minus pierwszy. Ok, no to teraz tutaj jeszcze sobie zrobimy potas, który ma 19. Znajdujemy gaz szlachetny w jednym okresie powyżej. Jest to argon które ma tutaj 18 elektronów. I znów potas musi oddać jeden elektron, czyli mamy K plus, no to mamy plus pierwszy stopień utlenienia. No to jeszcze siarka. Siarka ma tutaj 16, znajdujemy w tym samym okresie znów argon. I tu mamy 18, czyli siarka musi przyjąć dwa elektrony. Zatem S w tym związku oczywiście, bo siarka ma różne stopnie utlenienia, ale w siarczkach jest na minus drugim. I tutaj takie szybkie podsumowanie stopni utlenienia. Tlen w tlenkach to minus drugi stopień utlenienia, siarka w siarczkach minus drugi. Brom w bromkach minus pierwszy, J w J minus pierwszy, chlor w chlorkach minus pierwszy, fluor w fluorkach minus pierwszy. I wodór w większości związków chemicznych jest na pierwszym stopniu utlenienia. Przejdźmy sobie zatem do zadania. Ustal stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w poniższych związkach. I zaczynamy od kwasu, czyli tu mamy 1, minus 2 i X. 1 razy 1, dodać 1 razy x, dodać 3 tleny razy minus 2, to się równa 0. 1 x minus 6, 0 redukujemy, minus 5, 0 przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Czyli x, to 5. Czyli mamy do czynienia z kwasem chlorowym 5. Tu mamy postać cząsteczkową chloru, czyli 0. Lecimy dalej. To wyliczamy tą sól dokładnie tak samo jak kwas. Czyli tu mamy metal. Będzie 3. A tutaj minus 2 na stopnie utlenienia. Zatem to jest x. -em. I lecimy. 2 razy 3. Dodać. I uwaga, tu mamy nawias. To jest 3 razy i w nawiasie. X. Dodać. 4 razy. Minus 2. I podwójnie zamykamy nawias. Równa się 0. 6. Dodać. 3. I w nawiasie. X. Dodać. Tego będzie minus 8, to możemy zrobić od razu, że to jest minus 8. 0, 6, dodać. I teraz wymnażamy 3x minus 24. Redukujemy liczby 3x to minus 18. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku i dzielimy przez 3. To 6. Czyli mamy x i zapis rzymski. Czyli jest to siarka na szóstym stopniu utlenienia. Teraz znów mamy kwas. 1 minus 2. Tu będzie krzem xem. I 1 razy 4. Tu wiadomo, że z tego jest x, bo to jest razy 1. I mamy dodać 4. Razy minus 2 to 0. Zatem 4 plus x minus 8, 0 i x odjąć 4, 0, x to 4, czyli x to w zapisie rzymskim. Hop. Czyli jest to kwas krzemowy. 4, bo krzętu jest na czwartym stopniu utlenienia. I mamy wodorotlenek i będziemy mieć tak. Ba, druga grupa, czyli stopień utlenienia 2, 1 i minus 2. Tu nie było co wyliczać. Ok, tutaj mamy 0 i lecimy tutaj to. Będziemy mieć chlor w, chropka, w chlorkach stopień utlenienia. Minus 1, a tu będziemy mieć 3. KOH, tak samo jak wcześniej. Tu 1, tu minus 2, a tu 1. I przechodzimy do tego. To nawet widać, że to będzie 7, ale jeżeli chcecie to liczyć oczywiście równaniem, możemy tutaj, nie było dawno, to policzmy, że to jest X, tu jest minus 1, bo chlor ma różne stopnie utlenienia. No to możemy sobie to znów zapisać, że mamy. Tym razem 2. 2 razy x dodać 7 razy minus 2, 0, 2x minus 14, 0, 2x 14. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej to 7. No nie mogło być inaczej, czyli z tego mamy w zapisie rzymskim, tak, czyli to jest chlor na siódmym stopniu utlenienia. To teraz ustalmy sobie stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w jonach i pomimo tego, że mamy tutaj pierwiastki w stanie wolnym, to są to jony. I wtedy zapisujemy sobie na podstawie tych jonów, że mamy siarkę, stopień utlenienia minus 2 j stopień utlenienia. Minus 1, lit, stopień utlenienia 1, tu mamy glin, czyli 3, a tutaj musimy sobie dla jednego i dla drugiego to wyliczyć. Czyli mamy NO3, to jest minus, czyli mamy tutaj minus 2 i to jest x. Zatem zaczynamy. 1 razy x dodać 3 razy minus 2. To się nie równa 0, tylko tej wartości jonu. x odjąć 6 minus 1. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku plus 6 to 5, czyli x v. Zatem to jest tlenek azotu. 5. A z tego mamy bardzo podobnie zresztą. I tutaj minus 2, tutaj x, no to mamy 1 razy x, dodać 4 razy. Tak, i to nam się oczywiście równa minus 2. x, odjąć 8, przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. x to 6, czyli zapis rzymski. Siarka na szóstym stopniu utlenienia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.